Czy zastanawiałeś się kiedyś dlaczego? Pomimo Twoich wysiłków ludzie Cię nie wspierają? W tym filmie poznamy nowe taktyki psychologiczne inspirowane filozofią stoicką. Gdy opanujesz te techniki, mogą one znacznie zwiększyć Twoją obecność i znaczenie w każdym środowisku. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, zachęcam do subskrypcji i polubienia filmu, aby wspierać więcej tego typu treści. Jedna z tych strategii jest szczególnie subtelna, ale skuteczna i można ją zastosować bez większego wysiłku. Wiedz, że trzy elementy nigdy nie powracają: czas, ekspresja i szansa. Nie lekceważ więc czasu, dobieraj słowa i nie przegap okazji. Jeśli ktoś odwróci się do ciebie plecami, to znak, że jesteś przed nami. Mamy dwie podróże, druga jest spowodowana zrozumieniem, że mamy tylko jedno życie. Słabość człowieka polega na zaniedbywaniu własnych pól i wyrywaniu chwastów z pól innych ludzi przed wyruszeniem w podróż zemsty. Są dwa grobowce porażki ale tylko jeden zwycięstwa. Jeśli czujesz się przygnębiony, utknąłeś w przeszłości. Jeśli jesteś niespokojny, żyjesz w przyszłości. Jeśli jesteś spokojny, żyj teraźniejszością. Długa podróż zaczyna się od prostego kroku. Bardziej staramy się przekonać innych o naszym szczęściu, niż sami o nim. Zdrowa osoba pragnie tysiąca rzeczy, ale mądra tylko jednej. Oczyście swoje myśli, bo tam, gdzie nie ma złych myśli, nie ma nieszczęśliwych czynów. Zarówno ci, którzy twierdzą, że można, jak i ci, którzy twierdzą, że nie, mają rację. Ucz się tak, jakbyś zawsze był głodny wiedzy. Nie krytykuj dachu sąsiada za to, że jest pokryty śniegiem, jeśli twoje drzwi nie są czyste. Jeśli żywisz nienawiść, już zostałeś pokonany. Bardziej irytująca jest nieufność przyjaciołom, niż dać się przez nich oszukać. Okazuj się słaby, gdy jesteś silny, i silny, gdy jesteś słaby. Kto chwali człowieka, jest jego przeciwnikiem, ten który wytyka twoje wady, jest twoim budowniczym. Największym tchórzostwem jest widzieć to, co słuszne, i nie działać. To, co gąsienica nazywa końcem, świat nazywa motylem. Ktokolwiek będzie próbował podążać dwiema ścieżkami jednocześnie, nie dotrze do żadnego celu. Każdy, kto jest zadowolony z tego, co ma, jest naprawdę bogaty. Człowiek szlachetny przewodniczy człowiekowi niższemu, lider prowadzi przykładem, a nie siłą. Nawet najlepszy miecz zanurzony w słonej wodzie z czasem ulegnie korozji. Natura ludzka jest przewrotna. Dobro pochodzi ze świadomego działania. W zamieszaniu jest miejsce na przewodnictwo ludzi. Kiedy pojawia się złość, zastanów się nad konsekwencjami. Jeśli znasz wroga i siebie, nie bój się wyniku stu bitew. Jeśli znasz tylko siebie, nieuchronnie poniesiesz porażkę. Jeśli jesteś najbardziej spostrzegawczy w pomieszczeniu, znajdujesz się w niewłaściwym otoczeniu. Możliwości mnożą się w miarę ich odkrywania. Ci, którzy nas rozśmieszają, są często najbardziej załamani. Kiedy przestaje być tym, czym jest, staje się tym, czym mogłoby być. Kto chce przenosić góry, zaczyna odniesienia małych kamieni. Bądź subtelny do ekstremalnej subtelności tajemniczy do absolutnej ciszy. W ten sposób będziesz panem losu swojego przeciwnika. Prawdziwe słowa mogą nie być przyjemne. Przyjemne słowa mogą nie być prawdziwe. Prawdziwy mistrz sztuk walki nie tylko wygrywa, ale triumfuje z wdziękiem. Nie żyj dla aprobaty innych, bo staniesz się ich więźniem. W przeszłości milczenie było cnotą, a niedotrzymanie słowa było wstydem. Uwierz w siebie jak woda, gładka i elastyczna, ale nie zachwiana. Ten, kto zna odpowiedzi na wszystkie pytania, nie zadał wszystkich pytań. Jeśli umysł jest chętny, ciało może ruszyć do przodu. Obserwuj swoje myśli, a staną się Twoimi słowami. Uważaj na swoje słowa, staną się one Twoimi czynami. Uważaj na swoje działania, staną się Twoimi nawykami. Uważaj na swoje nawyki, staną się Twoim charakterem. Obserwuj swój charakter, który stanie się Twoim przeznaczeniem. Świetne rezultaty można osiągnąć niewielkim wysiłkiem. Mądry człowiek unika skrajności. Przyjmuj rady oszczędnie, ale udzielaj ich hojnie. Pomyśl i rozważ, zanim podejmiesz decyzję. Kiedy ludzie wiedzą za dużo, trudno jest im przewodzić. Jeśli to, co masz do powiedzenia, nie przezwycięży ciszy, lepiej milczeć. Ostateczna doskonałość nie polega na wygraniu każdej bitwy, ale na pokonaniu wroga bez uciekania się do walki. Przyroda się nie spieszy. Wszystko jednak materializuje się. Czego nie chcesz, żeby tobie czyniono, unikaj czynienia innym. Młyny sprawiedliwości poruszają się powoli, ale mielą skrupulatnie. Podróż człowieka zaczyna się od chwili narodzin, Kształtując przeszłość, aby zarysować przyszłość. Jeśli pragniesz kształtować przeznaczenie, wybierz zawód, który kochasz, a każdy dzień będzie podróżą bez pracy. Planuj trudne zadania, gdy są łatwe, osiągaj wielkie osiągnięcia, gdy są skromne. Ten, kto wypowiada się obficie, często ulega. Życie rzeczywiście jest nieskomplikowane, ale my uparcie je komplikujemy. Jeśli wyśle posiłki we wszystkich kierunkach, będzie wyczerpany we wszystkich punktach. Życie jest ciągiem naturalnych i spontanicznych metamorfuz. Nie konfrontuj się z nimi, bo to tylko wywołuje melancholię. Pozwól rzeczywistości toczyć się swoim torem, pozwól okolicznościom płynąć naturalnie, tak jak chcesz. Przewiduj jutro przeszłości nie da się naprawić. Przeciwnik to powiernik, który ma o tobie zbyt dużą wiedzę. Supremacja nad innymi wynika z siły. Zwycięstwo nad samym sobą osiąga się przez miłość. Daj komuś talerz ryżu, a nakarmisz go na jeden dzień. Poinstruuj go, żeby uprawiał własny ryż, a zapewni sobie życie. Z porządku rodzi się chaos, z odwagi rodzi się strach, z siły rodzi się słabość. Nie szukaj, bo inaczej przegrasz. Nie szukaj, a znajdziesz. Nie ma znaczenia, jaki krok podejmiesz, pod warunkiem, że nie utkniesz w stagnacji. Wykwalifikowany artysta nie zmienia swoich wymiarów z powodu nieudolnego pracownika. Uważaj na cukier zafałszowany trucizną, uważaj na muchę, która wylądowała na zmarłym wężu. Człowiek łatwo ulega swojej rządzy życia. Kto nie zna zła wojny, nie może docenić jej korzyści. Czas jest istotą stworzoną. Twierdzenie, że nie masz czasu, jest równoznaczne z deklarowaniem, że nie chcesz. Osoba szlachetna obwinia siebie, a osoba nieistotna obwinia innych. Tak jak woda nie ma stałej formy, tak na wojnie nie ma warunków statycznych. Napełnij miskę do góry, a się przeleje. Ostrz dalej nóż, a straci on ostrość. Przyjaciele to bracia których Bóg nam nigdy nie dał. Lepiej zapalić małą świeczkę, niż przeklinać ciemność. Każda żywa istota z krwią w żyłach i rogami na głowie będzie się bronić, gdy zostanie zaatakowana. Ten, kto wie i udaje, że nie wie, jest u szczytu formy. Kto pozbawiony mądrości symuluje wiedzę, jest chory. Powiedz mi o zapomnę, pokaz mi o zapomniał, zła angazuj mnie, o zrozumiem. Martwienie się opiniami innych ludzi jest wieczną niewoli. Wykonywanie zadania jest jak kopanie studni. Możesz kopać na głębokość do 20 metrów, ale jeśli nie znajdziesz wody, oznacza to, że jest to po prostu opuszczona studnia. Nawet porażka może zamienić się w zaletę, a osiągnięcie w porażkę. Rozróżnianie dobra i zła jest wstępem do mądrości. Nie ma większego przestępstwa niż nadmierne nagromadzenie pragnień, nie ma większego nieszczęścia niż niezadowolenie. Walcz ze złem, które w tobie siedzi, zamiast kierować wrogość na zło innych. Bądź czujny, gdy myślisz, że pobudzają cię do działania. Narzekanie na coś niekorzystnego podwaja przeciwności, śmiać się z tego to rozproszyć to. Zawsze możesz wznieść się ponad tych, którzy cię skrzywdzili, przebaczając imienia. Mądrość można zdobyć na trzy sposoby poprzez refleksję, która jest najszłachetniejsza, przez naśladownictwo, co jest najprostsze, i przez doświadczenie, które jest najbardziej gorzkie. Prawda nie zawsze jest przyjemna tak jak nie zawsze piękne słowa są prawdziwe. Ludzie cierpią z powodu niezdolności do działania. Jednak problem leży po prostu w bierności. Kontroluje cię to, co cię złości. Zadowalaj się tym, co masz, raduj się obecnymi okolicznościami. Kiedy zdasz sobie sprawę, że niczego ci nie brakuje, cały świat jest twój. Drogi zostały zaprojektowane z myślą o podróżach, a nie o celach. Nigdy nie mów nigdy, bo dni szybko mijają i nic nie pozostaje niezmienione. Twoje życie jest kształtowane przez twoje myśli. Wygrywasz przegrywając i przegrywasz wygrywając. Bez względu na to, jak bardzo jesteś zajęty, musisz znaleźć czas na czytanie, w przeciwnym razie ulegniesz narzuconej sobie ignorancji. Kiedy uwolnisz się od tego, kim jesteś, staniesz się tym, kim możesz być. Prawdziwe szczęście jest wtedy, gdy cię rozumieją, wielkie szczęście jest wtedy, gdy jesteś kochany, a prawdziwe szczęście jest wtedy, gdy kochasz. Wstrzemięźliwość stanowi pierwszy krok w kierunku cnoty, która jest początkiem doskonałości moralnej. Czasami widzimy wiele, ale nie dostrzegamy tego, co istotne. Gęś śnieżna nie potrzebuje kąpieli, aby stać się celem. Podobnie nie potrzebujesz sztuczności, aby być autentycznym. Mądry człowiek to ten, który uznaje swoją niewiedzę. Jeśli szanujesz innych, będziesz szanowany. Jeśli wątpisz, istnienie wątpi w ciebie. To, co jest szkodliwe dla jednej osoby w jednym czasie może być korzystne dla innej osoby w innym czasie. Mam tylko trzy wskazania do przekazania: prostota, cierpliwość i współczucie, te trzy to twoje najcenniejsze skarby. Bycie głęboko kochanym przez kogoś daje ci siłę, a kochanie kogoś głęboko dodaje ci odwagi. Droga może i krótka, ale. Mężczyźni często szukają daleko tego, co pod ręką, w prostych rzeczach, ale upierają się, że szukają tego w rzeczach złożonych. Nowe początki często maskują się jako bolesne zakończenia. Zapomnij o obelgach, ale nigdy nie zapomnij o gestach dobroci. Dusza beznamiętna dostrzega to, co ukryte, podczas gdy dusza zawsze pragnąca widzi tylko to, czego pragnie. Piękno przenika wszystko, choć nie każdy ma oczy, żeby je kontemplować. Ścieżka prawdy jest jak rozległa autostrada, nie trudno to rozpoznać, problem polega tylko na tym, że mężczyźni tego nie szukają. Mężczyzna nie powinien się wstydzić tego, że jest bezwstydny, gdyż wstyd wynikający z braku wstydu jest naprawdę niegodziwy. Bądź elastyczny, a zachowasz swoją integralność, bądź pusty, a pozostaniesz pełny, bądź wyczerpany, a pozostaniesz odnowiony. Kto goni dwa króliki, ostatecznie nie złapie żadnego. Zdrowie to największe bogactwo, zadowolenie to najwyższy skarb, pewność siebie to najwierniejszy sojusznik. Szlak w górach, jeśli jest uczęszczany, szybko staje się ścieżką, ale jeśli zostanie zaniedbani, wkrótce zostanie zasłonięty przez roślinność. Nienawiść jest łatwa, miłość jest trudna, taka jest mechanika wszechświata. Szlachetne osiągnięcia są trudne, podczas gdy nieszczęścia są powszechnie dostępne. Ci, którzy mają większą moralność, nie przechwalają się swoją moralnością, dlatego są naprawdę najbardziej uczciwi. Jeśli popełnisz błąd i go nie naprawisz, to jest to błąd sam w sobie. Mądry człowiek, który pragnie być ponad innymi, stawia się poniżej nich, chcąc być do przodu, cofa się. Ten, kto cię obraża, pochłania twoją negatywną energię i oddaje ci swoją pozytywną energię. Kim jest cnotliwy człowiek, jeśli nie panem bezbożnego człowieka? Czym jest podły człowiek, jeśli nie dziełem cnotliwego człowieka? Ucz się tak, jakbyś zawsze nie osiągał swoich celów i jakbyś bał się je stracić. Jeśli spędzasz dużo czasu samotnie, wkrótce nauczysz się doceniać samotność. Nigdy nie odblokujesz swojego prawdziwego potencjału, jeśli boisz się samotności. Człowiek, który nie ma nic do stracenia, nie jest godny zaufania. Wybierz zawód, który kochasz, a każdy dzień będzie prezentem, bez poczucia ciężkiej pracy. Dziękujemy za poświęcenie cennego czasu na ten film. Uważaj się za zarejestrowanego, jeśli jeszcze nie jesteś, zostaw lajka i udostępnij komuś, kto to doceni, ponieważ zawsze oferujemy dla ciebie treści o wyjątkowej wartości. Koniecznie sprawdź inne, równie ciekawe filmy na kanale. Do następnego filmu.